Co najbardziej zarezonowało dzisiaj u Ciebie podczas prowadzenia tej debaty? Ponieważ ja jestem jakby takim bardzo zaangażowanym w temat obywatelem, znaczy ta elektroniczna partycypacja jest tematem, którym się żywo interesuje. Wydaje mi się, że najciekawsze podczas całej dzisiejszej dyskusji, nie tylko w tym panelu, ale również w wcześniejszej części, było to, że rzeczywiście istnieje już, i z tego się cieszę, świadomość, że to nie tylko narzędzie jest istotne, ale cała otoczka, czyli prawo oparte na dowodach, kwestia pieniędzy, ona pojawiła się również tam, gdzie koledzy z zagranicy przecież przyszli i powiedzieli, że to jest istotne. To się pojawia w tej dyskusji i ja się z tego cieszę. Czyli to nie jest tak, że my w tej chwili próbujemy wyważyć zamknięte przed nami drzwi. Ta świadomość jest coraz większa. A jeżeli chodzi o samą debatę, po pierwsze cieszę się, że udało się przeprowadzić, myślę, że w miarę sprawnie, trudny w sumie projekt polegający na tym, żeby przepytać i udzielić głosu 11 różnym opcjom politycznym. Nie przypuszczałem, że to jest możliwe. Więc jestem z tym zadziwiony. Trochę przykro mi, że nie wszystkie osoby mogły uczestniczyć. Natomiast to, czego bym sobie życzył w przyszłości, no to jednak traktowanie przez takich mówców, przez takich panelistów tematu o tyle poważnie, by przygotować się do niego. Bo sposób przygotowania się poszczególnych uczestników panelu nie był jednolity. Ewidentnie było widać to, że część osób rzeczywiście była przygotowana do tematu, wiedziała o czym rozmawiamy, rozumiała niuanse, a część, mówiąc najprościej, odpłynęła w tematy. Zresztą padło to wprost, tak, w czasie tego panelu, tak, że o temacie się jeden z panelistów dowiedział wczoraj. Także i to powinno być teraz jakoś nagłaśniane, w sensie, że jeżeli rzeczywiście zależy nam na udziale obywateli w życiu publicznym, to ten panel to jest tylko przyczynek, ponieważ ważna jest transmisja, ważne jest to, że każdy, kto potencjalnie będzie zainteresowany tematem, pozna treść albo będzie potencjalnie mógł poznać tą treść i będzie mógł sam się wypowiedzieć na ten temat. Czyli jakby jesteśmy w stanie przez dostępność informacji na temat tej debaty i nie ograniczania się do tego, że ona jest tam rozpisana na kilka stanowisk tutaj i kilku gości po drugiej stronie, to samo w sobie powoduje, że większą siłę takiej debaty. Czyli, krótko mówiąc, organizowanie paneli, które nie są transmitowane w sieci, organizowanie paneli, których nagrania potem nie są w sieci dostępne, uważam za marnowanie szansy stymulowania takiej debaty. Tak bym to widział. A co do samego meritum, to chyba trzeba by było uznać, że zainfekowaliśmy po prostu kandydatów tym, że ten temat jest istotny w debacie publicznej. Jeżeli spełnią swoją obietnicę, bo przecież dali ją do kamery, że rzeczywiście każdy z tych komitetów, który tutaj brał udział, przygotuje stanowisko na ten temat, no to będziemy mogli odtrąbić sukces. Znaczy wszystko jedno, jakie te stanowiska będą. Czy będą za, czy będą przeciwko, czy będą jakości lepszej, czy gorszej, czy będą zwracali bardziej uwagę na zagrożenia, czy bardziej na szanse. Czy będą starali się przypodobać wyborcom, czy też właśnie będą pryncypialni, to za każdym razem tego typu stanowisko będzie zwiększało nam zakres tej debaty i z tego bym się cieszył. Tak. Dziękuję bardzo.